Tak, moi drodzy, muszę powiedzieć, że ciągle jestem też pod wrażeniem tej atmosfery, która miała tutaj miejsce wczoraj, kiedy młodzież była zgromadzona. Moje serce radowało się, widząc tylu młodych ludzi, którzy się modlą, uwielbiają Pana. I cieszyłem się i byłem wdzięczny Bogu, że to nasze wspólne dzieło, którym jest Kościół, ten budynek, może służyć nie tylko dla nas, ale także dla innych. Taki jest tego cel. I ufamy i wierzymy. I też liczę na to, drodzy, że jeszcze zmobilizujemy się i dokończymy ten budynek i to otoczenie, żeby to wyglądało tak, jak to ma wyglądać, a Bóg udziela nam ciągle łaski i pomocy. Wiecie, tak jak już tego doświadczamy i to płynie i od nas ze środka poprzez zaangażowanie, ofiary, ale to płynie też z zewnątrz, od ludzi, których nawet czasami nie znamy, którzy odczuwają, żeby wspomóc zbór w Czechowicach. Tak jak wspieramy też i modlimy się o prześladowanych, wspieramy to dzieło w naszych ofiarach i także teraz, moi drodzy, tak jak wspieramy też zbory, bo nie chcemy tylko przyjmować pomocy, ale od czasu do czasu też wysyłamy tym, którzy także remontują, budują swoje obiekty, gdyż chcemy być Kościołem, który nie tylko przyjmuje błogosławieństwa, nie tylko prosi o wsparcie, ale też chcemy być Kościołem, który sam daje wsparcie, udziela błogosławieństwa. A my wiemy, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. Że Bóg nas uczy czegoś, mamy coś, czasami, wiecie, kurczowo się tego trzymamy, czasami chcemy mieć ciągle jeszcze więcej i więcej, ale pamiętajmy, że my jesteśmy tylko szafarzami tego, co Bóg nam powierzył, w sensie duchowym i materialnym, że Bóg nam to dał nie po to, abyśmy tylko gromadzili, abyśmy się kiedyś nie stało, że staniemy przed Nim i On powiedział, tak dużo Ci dałem, a tak mało posiałeś, tak mało udzieliłeś z tego, co ja Tobie dałem. Czy masz zdolności, czy masz środki, to jest wszystko darem i łaską Bożą. A więc pamiętajmy, że dzisiaj siejesz dla wieczności, dla swojej wieczności, dla nagrody. Dzisiaj siejemy te dobra materialne, kiedyś będziemy zbierać te dobra duchowe. Już tu na ziemi będziemy zbierać i zbieramy dobra duchowe, kiedy siejemy materialne w postaci tego, że może się odbywać ewangelizacja, mogą się odbywać konferencje, mogą się odbywać różnego rodzaju rzeczy, aby ludzie mogli usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, to jest niesamowicie z sobą wszystko połączone. I tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że praktycznie twoja i moja wiara, twoje i moje oddanie, temperatura naszych serc manifestuje się, czy też objawia się bardzo wyraźnie i mocno poprzez naszą ofiarność materialną. A więc bądźmy na tym względzie wyczuleni i aby w tym uczestniczyć. Także wczoraj tak sobie myślałem, dzisiaj mówię, Boże, dziękuję Ci, że to nasze wspólne dzieło, ten budynek, że on może zacząć coraz więcej usługiwać, a wierzę, że to będzie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej czynione w naszym Kościele, drodzy. Dzisiaj chciałbym mówić o Bożej obecności, która zmienia życie człowieka. Kochani, każdy z nas potrzebuje nie tylko słyszeć o Bogu, ale Bóg, mówiąc do nas, chce nam wyraźnie pokazać, zamanifestować, że On jest, że On ma moc, że On działa. Wiecie, czasami wiele słów jest wypowiadanych o Bogu, ale tak naprawdę dopiero doświadczenie Boga, obecność Boża zmienia nasze serca, pozwala Bogu na zmianę w naszym życiu. Jestem przekonany, że takie społeczności jak ta, jak nabożeństwo, to jest to miejsce manifestacji Boga, gdzie Boża obecność jest zagwarantowana, bo Jezus powiedział, że On jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu. A więc mamy prawo oczekiwać, że kiedy Kościół zgromadza się na jednym miejscu, i słuchajcie, nie lekceważmy, nie traktujmy, że coś innego w tym momencie jest ważniejszego, kiedy Kościół zgromadza się, aby się modlić, aby szukać Pana, bo Bóg ci to i tak wynagrodzi, kiedy będziesz i poświęcisz swój czas, energię, aby tutaj być z Kościołem i budować Kościół. I w ostatnim czasie dużo na ten temat mówiliśmy i także w czwartek na ten temat usługiwałem. Ale
Tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu, każdy z nas, aby doświadczyć takiej wręcz czasami namacalnej, żywej obecności Pana, bo wtedy doświadczamy Jego chwały, tego, kim On jest, i to pozwala nam na zmiany w naszym życiu. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale każdy z nas nieustannie potrzebuje tych Bożych zmian, tego Bożego wzrostu w swoim życiu. Nie wolno nam pozostać jakby w tym starym, dawnym miejscu. My ciągle mamy się rozwijać dla Bożej chwały. Przeczytajmy z drugiej Księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału, tylko fragment. Ja może na razie z dwóch miejsc, Izajasza 6 rozdział i druga Mojżeszowa 3 rozdział, a chociaż wspomnę jeszcze o dwóch innych osobach. Czytamy tutaj tak: gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie, słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego, stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków, Jamorejczyków i Chiwijczyków, Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona, wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I jeszcze teraz z księgi proroka Izajasza, przeczytajmy z szóstego rozdziału, od wiersza pierwszego. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest ziemia, wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Moi drodzy, na razie może te dwa fragmenty o dwóch Bożych mężach, które zostały zapisane na kartach Bożego Świętego Słowa. Pierwszy dotyczy największego przywódcy Starego Przymierza, wręcz nazwany jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a Izraelem. Bóg znalazł sobie człowieka, Mojżesza, ale ta historia nam mówi, że Mojżesz, którego Bóg powołał, on przeżywał różne etapy w swoim życiu. Pamiętacie, Bóg w cudowny sposób go uratował od śmierci. Jako pierworodny, jako chłopak, on po prostu miał, jako chłopak miał być utopiony w Nilu. Ale Boża łaska, Boże przeznaczenie, to co Bóg dla niego wyznaczył, Bóg go cały czas chronił. W cudowny sposób, nawet tak, że mama nie tylko go utraciła, ale mogła go piastować, mogła go karmić, jeszcze pieniądze za to dostała. Bóg jest niesamowity w swoim działaniu.
W każdym razie, kiedy czytamy to wydarzenie obecności Boga w życiu tego człowieka, on ma 80 lat. Kiedy miał 40 lat, a więc możemy powiedzieć, to był taki dobry, dojrzały wiek, aby móc wykonać dzieła Boże i plan Boży w jego życiu. I kiedy ma 40 lat, ja to odbieram, że Mojżesz w tym czasie 40 lat musiał przeżywać coś, odbierać w swoim sercu z Bożego powołania, bo nie wzięło się to znikąd, że nagle zapragnął, był świadom tego, że jest częścią narodu izraelskiego, narodu niewolników w swoim kraju, ciemiężonego narodu, a on sobie żyje wygodnie, dostatnio, właściwie jest takim pretendentem do tronu, aby zająć miejsce faraona w przyszłości. A więc wielka pozycja, ale gdzieś wewnętrznie to wszystko nie dawało mu żadnej satysfakcji. Moi drodzy, człowiek potrzebuje widzieć, doświadczać i słyszeć przemawiającego Pana. I tylko to wtedy jest w stanie tak właściwie nasze drogi nakierować na drogi Boże. On miał coś takiego i zabrał się do tego zadania, czy chciał to powołanie, ten głos, to co odbierał w swoim sercu, zabrać się z niewłaściwej strony, prawda? W swojej cielesnej sile, w swojej mądrości, w swoich umiejętnościach. Mógł być wodzem, stać na czele armii egipskiej, a więc był utalentowanym, silnym, zdrowym, zdolnym człowiekiem. Ale nie był gotowy do tego, do czego Bóg go przeznaczył. A przeznaczenie Boże było daleko wyższe i daleko większe odnośnie jego życia niż to, żeby nawet był faraonem w kraju egipskim. Bóg coś miał zupełnie innego. Ale on to odbierał i wiemy, jak to się skończyło. 40 lat człowiek chce coś zrobić dla Boga i nagle się okazuje, że nawet ci, którym chce pomóc, nie chcą tej pomocy. Nie chcą od niego pomocy. On mówi, zabijesz może mnie tak, jak zabiłeś tego Egipcjanina. I my wiemy, że on ucieka. Ucieka do kraju Midianitów i tam w kraju Midianitów poznaje żonę. Tam mija mu kolejnych 40 lat na pasieniu owiec swojego teścia. Moi drodzy, jak ważne jest, żeby człowiek w odpowiednim momencie usłyszał Boga. Kiedy czytam o nim, kiedy czytam o Izajaszu, kiedy czytam o Eliaszu, kiedy czytam o Saulu z Tarsu, za każdym razem tym, który przejmuje inicjatywę i przemawia, jest Bóg. Jest Bóg. Oto Mojżesz mija kolejnych 40 lat pustyni. Mija kolejnych lat 40, ma 80 lat. Ja myślę tak, że on dawno stracił już ten ogień. Dawno stracił to zainteresowanie, aby pomóc swoim rodakom. On jest zupełnie zajęty czymś innym i wtedy wkracza w jego życie Pan. Życzę każdemu z nas, abyśmy doświadczali takiego wkraczania Pana w nasze życie, żeby Bóg miał tą możliwość przemówić i mówić do naszych serc tak, aby mógł nas poprowadzić w tym kierunku, w jakim On sam chce. A więc Mojżesz doświadcza manifestacji Boga. Oto Pan przemawia. I to w dziwny sposób, on sobie pasie spokojnie te owce, on wcale już nie myśli o Egipcie, o pomocy dla swojego kraju, dla swoich rodaków. I nagle przychodzi Pan. Krzew się pali, ale krzew się nie spala. Mówi, dziwne to jest, podejdę i zobaczę, co to jest. Kochani, i nagle słyszy z tego krzewu, tam objawia mu się anioł Pana. Bibliści są tutaj jednomyślni w tym względzie, że to jest osoba Syna Bożego w postaci anioła, posłańca Jahwe. On ma świadomość, że stoi przed Bogiem, przed świętym Bogiem. Zresztą sam Bóg mówi, że ziemia, na której stoisz, jest święta. I coś, co było kiedyś, paliło się w jego sercu. Bóg chce na nowo rozpalić w jego sercu. Moi drodzy, tak jak jest w naszym życiu, kiedyś twoje życie, twoje serce może bardzo mocno paliło się dla Boga, ale dzisiaj ten ogień,
ta pasja, te myśli, te pragnienia, to, co wydawało ci się, mówisz, to chciałbym zrobić dla Boga, gdzieś to zgasło w twoim sercu, ale Bóg się nie zmienił. Jego powołanie się nie zmieniło. Bóg ciągle czuwa nad swoim słowem i nad tym powołaniem, które ma dla człowieka. I może to już został już popiół, ale Bóg ma moc na nowo z tego popiołu wzbudzić potężny ogień swojego życia, swojej mocy i służby, tego powołania, które Bóg ma dla naszego życia. Mojżesz przychodzi tam. Bóg do niego mówi: Mojżeszu, jest czas, abyś zrobił coś dla mojego ludu. Oto posyłam cię do Egiptu, abyś wyprowadził mój lud. Słyszał wyraźnie i widział, doświadczał obecności Pana. To było tak mocne, że z człowieka, który już, że tak powiem, pożegnał się z marzeniami młodości, to było tak mocne, że on, 80-latek, postanowił powiedzieć: wracam do Egiptu, aby wykonać wolę Bożą, aby uczynić to, co Bóg dla mnie zamierzył. Muszę wam powiedzieć, że on nie był entuzjastą na początku. Słowo Boże wyraźnie mówi, że musiało to w nim naprawdę zgasnąć. Skoro on mówi: nie ja, Panie, nie mnie, jest tam mój brat Aaron, on lepiej mówi, on się wypowiada, wysławia lepiej, niech on to zrobi, ja nie. Wiecie, że kilkakrotnie próbował uciec od tego wezwania Bożego. I to jest ciekawe, moi drodzy, że ty i ja, chociaż Bóg do nas przemawia, chociaż mówi bardzo wyraźnie słowo, ty i ja możemy albo tą Bożą, ten czas, który Bóg nam daje i do nas przemawia, albo posłuchać, albo zlekceważyć. Powiem tak, niebezpiecznie jest zlekceważyć. Niebezpiecznie jest zlekceważyć. Kiedy Bóg budzi nasze sumienia, kiedy Bóg budzi nasze serca, kiedy Bóg na nowo rozpala w nas i pokazuje nam, czego oczekuje od nas, a my ciągle mówimy Bogu: jeszcze nie teraz, Panie, ja jeszcze muszę to zrobić, tamto muszę zrobić, to chcę ci powiedzieć, możesz zgasić na zawsze ten płomień Boży, który Bóg rozpala na nowo w twoim sercu. Ale mamy taką możliwość. Oto Mojżesz, pomimo licznych wymówek, a Pan cały czas stał, cały czas go przekonywał i do niego mówił, w końcu Mojżesz się poddał i był gotów zapłacić cenę powołania i służby. Był gotów zrobić to, czego Bóg od niego żąda. Popatrzcie, mógł skończyć życie na pustyni. Mógł skończyć przy tych owcach. Tak właściwie takie, moglibyśmy powiedzieć, takie bezbarwne życie. Ale kiedy Bóg do niego przemówił, wszystko totalnie się zmieniło. Czy było mu lżej? Czy było mu łatwiej? Na pewno nie. Ale jednego możemy być pewni. Był całkowicie w woli Bożej. Był tym, który doświadczał obecności Boga. I nie tylko wtedy przy krzewie ognistym słyszał Pana i widział Pana, ale doświadczał Boga cały czas później, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak mówi Biblia, doświadczał Jego obecności. Gdyby tego nie posłuchał, gdyby z powodu swoich obaw, kompleksów, lęków zostawił to, nie doświadczyłby mocy Bożej, cudów Bożych, nie doświadczyłby tego wszystkiego. Ja sądzę, kiedyś by musiał odpowiedzieć przed Panem, byłby zawstydzony. Ale Bóg wkracza w jego życie. Bóg zmienia wszystko. Widzi świętość Boga. I to powoduje, że Mojżesz jest gotów wykonać zadanie, które Bóg przed nim stawia. Czytałem o Izajaszu. Imię Izajasz oznacza Bóg moje zbawienie. Kiedy czytasz księgę proroka Jeremiasza, na samym początku Jeremiasz mówi o swoim powołaniu. Że Bóg go powołuje jako młodzieńca. On jest młodym człowiekiem i Bóg go powołuje i odbiera. I już na samym początku tej księgi on zaznacza, że jest powołany. Kiedy otwierasz księgę Izajasza, tam tego nie ma. Dopiero w 6 rozdziale dowiadujemy się, jak Izajasz zostaje powołany przez Boga. I znowu, wiecie, nie sądzę, że Izajasz oczekiwał na objawienie tak wielkie, jakie miał. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, przychodzi w tak różnoraki sposób,
i przychodzi w czasie, którym On sam dla nas wybiera, że jest najlepszy, aby do nas przemówić, kiedy widzi, że możemy Boga posłuchać i pójść za Jego głosem. Nie wiem, czy Izajasz modlił się, możliwe, że tak. Modlił się, wielbił Boga i miał widzenie. Mówi, widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Wiecie, znowu to ta manifestacja, ta obecność Boża całkowicie, tak jak w życiu Mojżesza, całkowicie zmieniła jego życie. Bo od tego momentu stał się prorokiem Pana. To właśnie ten moment był decydujący, kiedy powiedział, oto jestem, Panie, oto jestem. Jestem gotów iść i mówić to, co chcesz włożyć w moje serce. Moi drodzy, a więc to sam Pan widzi tego człowieka, sam Pan staje na drodze tego człowieka, sam Pan objawia mu swoją świętość. To pojęcie serafów, to słowo oznacza płonący. I bibliści się zastanawiają, czy tu chodzi tak naprawdę, o co tu chodzi, co to jest. Ale myślę, że chodzi o te istoty anielskie, o serafinów, którzy są płonącymi jak płomień ognia. Ale tam wyraźnie jest powiedziane, że mają głowę, że mają nogi, bo przecież tymi skrzydłami zakrywały swoje twarze, zakrywały swoje nogi. Są inni od cherubinów. Cherubinowie mają po 4 skrzydła, a serafinowie mają 6 skrzydeł. Stoją przed tronem Pana. Uwielbiają Boga, podobnie jak cherubinowie, tylko że oni jeszcze troszeczkę inną, w czymś innym mają udział w dziele odkupienia. Ale tutaj serafowie stoją i wielbią świętego Boga. On to widzi. Wiesz, gdybyś miał takie widzenie, nie każdy ma widzenia, nie każdy ma takie, wiecie, ekstra duchowe doświadczenia, ale jestem pewny na 1000%, każdy z nas ogląda i słyszy przemawiającego Pana. Kiedy mówię ogląda, to oglądasz Go w swoim duchu, w swoim wnętrzu. Pan ci się na tyle objawia, że wiesz, że Pan mówi do twojego serca. I to jest pewne. I wiesz, że to jest Jego głos skierowany do ciebie. W każdym razie Izajasz przeżywa coś spektakularnego, coś ponad to, co normalnie. To nie jest tylko słyszalny głos. On widzi chwałę Bożą. I kiedy widzi chwałę Bożą i ma tą świadomość tego, że ten, który do niego przemawia, jest święty, bo serafowie właśnie to wołają, mówią o tym, że jest święty. I nagle on uświadamia sobie swój brak świętości. To, że on potrzebuje zmiany. Że nie jest gotowy, aby wykonać Boże zadanie. Podobnie jak Mojżesz. Mojżesz doświadczył Bożej świętości, Bożej obecności, a później musiał też coś jeszcze uczynić, aby mógł bezpiecznie zajść do Egiptu, a więc musiał zacząć czynić to, co Bóg mówi w swoim słowie. Izajasz, widząc świętość i chwałę, i też bibliści tutaj mówią Jezusa, Syna Bożego, kiedy ma świadomość obecności Boga, to on woła, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Inaczej mówiąc, ta Boża obecność sprawia, i to jest Boża łaska, moi drodzy, Boża obecność sprawia, że ty i ja możemy zobaczyć stan naszych serc. Bez tego nam się wydaje, że wszystko w naszym życiu jest w porządku. Kiedy byliśmy teraz na kilka dni na urlopie, ja myślę, że ze względu na gości, na tą sytuację, chciałbym to zaproponować całemu zborowi, żebyśmy mieli taki tydzień modlitwy, szukania Pana, obecności Pana, ale dla samych siebie. Żeby każdy, który tutaj będzie przychodził w tygodniu na modlitwę, modlił się, Panie, objaw mi stan mojego serca, mów do mnie, tak aby moje życie mogło się Tobie podobać. Nie jesteśmy tego świadomi, jak wyglądamy przed Bogiem, bardzo często, ale dzięki niech będą Bogu, że On posyłając Słowo nam uświadamia nasz stan. Dlaczego? Bo nie chce, abyśmy zginęli, bo nie chce, abyśmy nie doznawali tej Bożej przemiany, której powinniśmy doświadczać każdy z nas.
Przecież my cały czas jesteśmy w drodze i potrzebujemy ciągle zmiany, ciągle jakiejś korekty, ciągle musimy z czymś się uporać w naszym życiu, co Bogu się nie podoba. Zwróćcie uwagę, Izajasz nie widzi siebie, zanim nie widzi świętości Boga. Kiedy wchodzi, jest mu objawiona świętość Boga, wtedy ten wzrok jego od tej świętości kieruje na siebie i w tej perspektywie świętości Boga widzi siebie i wcale nie wygląda elegancko. Wcale to nie jest takie pozytywne. On mówi, biada mi, jestem brudny, jestem człowiekiem, który zgrzeszył swoimi ustami. Potrzebuję oczyszczenia. Ale wiecie, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, kiedy nam się objawia, On przychodzi po to, żeby nas podnosić, aby nas przyciągnąć do siebie, aby nas oczyścić, abyśmy byli gotowi wykonać zadanie, które ma dla nas. I wtedy przychodzi anioł z nieba z tym węgielkiem z ołtarza i oczyszcza jego wargi i on jest czysty. Zwróćcie uwagę, jaka jest kolejność. On nie zabiera się za ludzi, bo nie jest nawet zdolny głosić ludziom. On nawet nie wie, jaki jest jego stan, ale kiedy ma tą świadomość świętości Boga, później wzrok jego kierowany jest na niego i wtedy Pan pokazuje mu na ludzi z zewnątrz. Kto pójdzie? Kto będzie głosił? Kto im oznajmi wolę Bożą? I wtedy teraz dopiero Izajasz jest, że tak powiem, gotowy, aby wykonać Boże polecenie. Oto mówi, oto jestem, poślij mnie. Nigdy, patrząc na ludzi, nie będziemy mieli właściwej perspektywy Boga. Patrząc na Boga przez ludzi, nie będziesz miał perspektywy Boga. Każdy z nas i to, co tym słowem chciałbym zachęcić siebie i nas do tego, abyśmy zbliżali się i pragnęli być w Jego obecności, abyś pragnął i modlił się, Panie, daj mi objawienie Twojej świętej obecności dla mojego życia. Abyśmy tak modlili się w naszych komorach przed obliczem Boga, abyśmy szukali Jego obecności. Ale kiedy będziesz wchodził w Jego obecność, a On będzie ci się objawiał, nasze życie będzie doznawało tej Bożej przemiany. Oczywiście, jeżeli my od tego pragniemy, to znaczy, że już jesteśmy gotowi na te zmiany, na to podjęcie wyzwania, które Bóg kieruje wobec nas. A więc Izajasz ma objawienie Boga i to radykalnie zmienia jego życie. On jest gotów służyć Bogu, iść i głosić to, co Bóg do niego mówi. Chcemy oglądać Pana, chcemy doświadczać. Jeżeli masz świadomość, doświadczasz Jego świętości, Jego bliskości, wtedy możesz w sposób właściwy z innymi dzielić się Bogiem i mówić, kim jest. Bo będziesz widział Jego świętość, ale też Jego miłość, Jego łaskawość względem człowieka. Eliasz jest kolejną osobą, którego właściwie, kiedy czytasz o Eliaszu, a Eliasz znaczy, Jahwe jest moim zbawieniem. Mamy Eliasza w zborze małego. Eliasz znaczy, Jahwe jest moim zbawieniem. Piękne imię. Kiedy czytasz o nim, on jest w służbie. Nie wiemy jak, ale z jakiejś tam mieściny, której nawet na mapie nie można znaleźć, gdzieś w górskiej wiosce Bóg znalazł sobie Eliasza i powołał go na proroka. Był jednym z większych proroków Izraelu. Potężny człowiek wiary. A więc dla Boga nie ma znaczenia, z jakiej miejscowości pochodzimy, z jakiego kraju pochodzimy, jakim językiem mówimy. Nie, to nie jest istotne. Bóg może takiego człowieka wziąć i uczynić z niego wspaniałe swoje narzędzie i swoje naczynie. Ale to, co mówię w tym kontekście przeżywania obecności Boga, a kiedy czytasz o Eliaszu, to jego dochodziło słowo Pana bardzo często. Jak czytasz Księgę Królewską 17, 18, 19 rozdział i dalej, to ciągle tam słyszysz, i doszło mnie słowo Pana. I doszło mnie słowo Pana. Kiedy Eliasz się modlił, wiecie, to naprawdę działy się rzeczy.
deszcz z nieba stępował, ogień Boży z nieba stępował. Dlatego Jakub tak pisze, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i to nam daje otuchę, że możemy być tacy w modlitwie i w służbie jak on, że Bóg nie ma względu na osobę. Jego modlitwy były wysłuchiwane. Doszło go słowo Pana. Sądzę, że to nie zrobił na własną rękę. Stanął przed Achabem i powiedział: na moje słowo nie będzie deszczu. Ale wierzę, że zanim to powiedział, odebrał od Pana to słowo, że stanął przed Bogiem, aby walczyć o Bożą sprawę. A później doszło go słowo: idź, ukryj się nad potokiem Keryt. Nie wiemy, jak długo tam był, ale jakiś okres czasu, susza trwała 3 lata. W każdym razie potok wysechł. Wyobrażacie sobie człowieka aktywnego, zajętego, tak dynamicznego jak Eliasz, i on teraz siedzi nad potokiem Keryt i nie ma nic więcej do roboty. Siedzi. A kruki przynoszą mu, kruki, które lubią same kraść, jedzenie i jeść. Taka jest ich natura. Co wezmą w dziób, to zjedzą. Taka jest ich natura. I Bóg tym krukom o takiej naturze każe Eliaszowi codziennie przynosić rano i wieczorem mięso w dziobie. Nie wiem, co te kruki przeżywały. Jakie rozdarcie w sobie. Popatrzcie, jak Bóg jest niesamowity, co on może uczynić, że wszystko jest mu posłuszne. Ale dlaczego? Dlatego, że tam ma swojego sługę Eliasza, który jest nad tym potokiem i po prostu tam siedzi dzień w dzień, noc. Jest poszukiwany przez Achaba, tajną policję. Nie mogą go znaleźć. Kara śmierci jest na nim. A on tam cierpliwie siedzi. Aż znowu doszło go słowo Pana. Potok wysechł. Co chcę powiedzieć? Pytam się każdego z nas, kiedy doszło cię słowo Pana, bracie i siostro? Kochani, kiedy doszło cię słowo Pana, które skruszyło, złamało twoje serce, które sprawiło, że Bóg wyraźnie coś ci powiedział, że jest z tobą, albo do czegoś cię wzywa, albo przed czymś ostrzega, czy napomina. Doszło mnie słowo Pana. Człowiek, dziecko Boży, słyszy żywego Boga. Bóg manifestuje się. Do Izajasza przemówił w taki sposób, do Mojżesza w krzewie ognistym, ale słowo Pana dochodzi Izajasza zupełnie inaczej. Gdzieś w jego wnętrzu, w jego duchu, w jego sercu. Kiedy otwierasz Biblię rano, aby się modlić, albo wieczorem, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, oto słowo Pana jest posyłane. Pytanie jest, czy doszło cię słowo Pana? Czy to słowo gdzieś tam porusza twojego ducha, twoje wnętrze, ożywia? Czy cię napomina, czy cię zachęca, czy cię błogosławi, buduje, koryguje? Czy dochodzi cię słowo Pana? A może dochodzi cię słowo Pana i nawet jesteś wzruszony, poruszony we wnętrzu, ale kończy się to i ty nic nie zrobiłeś według tego słowa. Pan kolejny raz mówi, a ty znowu nic nie zrobiłeś według tego słowa. W każdym razie Eliasz inaczej funkcjonuje. On naprawdę żyje z Bogiem. Kiedy dochodzi go słowo Pana, on jest posłuszny. Doszło go słowo Pana. Wiecie, i później go Pan prowadzi do tej Sarepty w Sydonie, zupełnie na drugą stronę Izraela, północno-zachodnią. I on tam idzie. I znowu tylko Boża wierność. I to, że on jest posłuszny, i Boża wierność, i to, że Bóg jest wierny i chroni go, sprawia, że on ma co jeść. Bo przecież do kobiety, do której go Bóg posłał, nie była żadną zamożną kobietą. To była wdowa. To ona miała resztkę jedzenia. Ona już była gotowa umrzeć, bo już nie było nadziei, bo była susza. Ona mówi, to jest wszystko, co mam, ta resztka mąki w garncu i trochę oliwy, to jest wszystko. Ale on ma słowo od Pana dla tej wdowy, dla tej kobiety. Wiecie, to jest cudowne. To jest cudowne, kiedy Bóg posyła do ciebie, do mnie słowo. Nie bój się, nie zabraknie mąki w garcu, oliwy w dzbanie, dopóki nie spadnie deszcz. Nie bój się, bo Pan sprawi, że będzie tego pod dostatkiem. Kiedy ostatnio
Czy mógłbyś stanąć i powiedzieć, Bóg do mnie przemówił tym słowem, Bóg do mnie przemówił tym wersetem, Pan dał mi ostatnio to słowo. Bo Bóg jest Bogiem, który się objawia i który manifestuje. Wiecie, Mojżesz, Eliasz, jak powiedziałem, był niesamowitym człowiekiem modlitwy i Bóg go wysłuchiwał. To też świadczyło, jak blisko był w relacji z Bogiem. Dziecko zmarło tej kobiety. Wiecie, macie męża Bożego w domu, to powinno być błogosławieństwo. A tu nagle dziecko umiera, syn jej umiera. Ona mówi, co mężu Boży, no twoje pojawienie się sprawiło, że wróciły do mnie moje grzechy. Ta świadomość grzechu w moim życiu. Wiecie, Boża obecność robi coś takiego i to jest dobre dla nas, kiedy Boża święta obecność przychodzi, tak jak w życiu Izajasza, nie tylko nam uświadamia to, co Bogu się nie podoba, ale Bóg nam to uświadamia, abyśmy mogli to wyznać i doznać oczyszczenia i na nowo bliskiej relacji z Bogiem. I mój Eliasz wziął tego chłopca, położył i zaczął się modlić. Boże, daj i przywróć życie temu dziecku. Ja wierzę, że ta kobieta doświadczyła łaski i to dziecko zostało wzbudzone z martwych i ona mówi, teraz widzę, że naprawdę słowo Pana jest w twoich ustach, że jesteś mężem Bożym. I wiecie, ta cała duchowa walka na górze Karmel. 850 fałszywych proroków przeciwko jednemu Bożemu człowiekowi. 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery. Wszyscy zebrali się na górze Karmel. Eliasz mówi, zbudujcie ołtarz i wzywajcie swojego Boga, swoich bóstw, swoich bogów. Robi dokładnie to, czego Bóg od niego oczekuje. Idź tam, idź, pokaż się Achabowi, zrób to, co masz zrobić. I on to robi, on jest wierny w tym. Jest niesamowity triumf. Tamci się nacinają, ja myślę, są w takim, wiecie, jak to nazwać, w ekstazie, w takim amoku. To jest wzywanie duchów ciemności, bo tym są bóstwa pogańskie, za tym kryją się duchy demoniczne. Nacinają swoje ciała, krew się leje, nic się nie dzieje. I ten sługa Boży, człowiek Boży, który słyszy głos Pana, nie jest tam z własnej woli, nie jest tam dlatego, żeby coś pokazać. Jest dlatego, że sam Wszechmogący go tam prowadzi, objawił mu słowo i Pan przygotował potężną swoje objawienie, aby lud Boży mógł się opamiętać i zwrócić serca z powrotem do Boga. Kiedy tamci skończyli, on bierze 12 kamieni, które symbolizują plemiona Izraela. Zwróćcie uwagę, tam jest napisane, odbudowuje ołtarz Panu. Ten ołtarz był dawno zburzony. Nie respektowali Boga, ale Bóg ich kochał. Bóg postanowił wkroczyć w ich życie. Bóg postanowił to zmienić. Ciągle jakby upominał się o nich, aby ich ratować. I ogień przychodzi i strawi tą ofiarę, którą Eliasz składa. To jest cudowne. A później w cudowny sposób spada deszcz, bo Eliasz się modli. W mocy Bożej jest przeniesiony do Jezreel, pędzi szybciej niż rydwa na Achaba. Cuda. Po prostu cud za cudem w tym momencie dzieje się w życiu Eliasza, który jest wierny, kiedy jakby nic się nie dzieje i musi czekać. Cierpliwie czekać na kolejne słowo od Pana, ale warto czekać. A później, kiedy dzieją się rzeczy niesamowite, jedne za drugimi, i Bóg daje niesamowite zwycięstwo, słyszy, jutro z tobą zrobię to samo, co zrobiłeś ty z prorokami Baala i Aszery. Biblia mówi, zląk się. Powiem tak, to, co przeżywał Eliasz, to był niesamowity atak sił ciemności na jego życie. On się tego nie spodziewał. Wiecie, kiedy doświadczasz obecności Boga, Jego cudów, kiedy jesteś taki, że tak powiem, rozluźniony wewnętrznie, taki, że wszystko jest tak dobrze, bo jest Boża obecność, nasza czujność jest osłabiona.
A jednak mamy być czujni. Pamiętacie Pana Jezusa, który wychodzi z wody, chrztu i zostaje napełniony Duchem Świętym? Gdzie go Duch Święty prowadzi? Na pustynię, aby go kusił diabeł. Jezus przeżył niesamowitą próbę swojej wiary i oddania. A więc z jednej strony chcemy i doświadczamy cudownych Bożych działań i Bożej obecności, a z drugiej strony ty i ja ciągle musimy czuwać. I Eliasz jakby zapomniał, i kiedy ona powiedziała, zginiesz, ja cię zabiję i zrobię z tobą to samo, zląkł się i zaczął uciekać. Potężny, wielki, obdarowany mąż Boży jest pod krzakiem jałowca, chce umrzeć, jest w totalnej depresji, załamaniu, zniechęceniu. To powinno dać nam też taką zachętę, drodzy, że nawet najwięksi Boży ludzie doświadczali zniechęcenia, załamania, a nawet depresyjnych stanów. Znowu on już chyba na nic nie oczekiwał. Mówi, właściwie to ja już zrobiłem, co mogłem zrobić, ale Bóg z nim nie skończył. Bóg go tam nie zostawił załamanego, zniechęconego, przegranego. Nie, przecież Eliaszu, tak wielkie zwycięstwo było twoim udziałem. I znowu Pan chce się jemu objawić. To, czego najbardziej potrzebujemy w takim momencie, to zbliżenia do Boga i na nowo słyszenia głosu Boga dla swojego serca. Kiedy jesteś zniechęcony, wydaje ci się, że pokonany, że już nic więcej dobrego się nie może stać w twoim życiu, co masz zrobić? Idź przed oblicze Boga, aby słyszeć Jego głos i pozostań tam tak długo i proś Go tak długo, aby On zaczął mówić do ciebie, abyś ty mógł Go usłyszeć, co On chce do ciebie powiedzieć w tej całej twojej sytuacji. To kosztuje. Bo możesz włączyć telewizor, możesz włączyć i iść przez internet, możesz zająć się innymi rzeczami, żeby tylko zapomnieć. Albo możesz iść na kolana, możesz się wyciszyć, pytać, Boże, co dalej mam robić? O co chodzi w tym wszystkim? Dla Eliasza to jest szok. Wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Boża moc, Boża chwała. Wiecie, co Bóg robi? Bóg go właśnie prowadzi przed swoje oblicze, aby znowu z nim porozmawiać, aby Eliasz znowu usłyszał głos Pana. Jedz i pij. A więc aniołowie znają się na kuchni. Przyrządzili posiłek, dali Eliaszowi, jedz i pij, bo długa droga. Wiecie, tam jest napisane, że on w mocy tego pokarmu szedł 40 dni i nocy. Czytamy takie czasami stwierdzenia, Mojżesz był na górze Syna i przed Panem nie jadł i nie pił 40 dni i nocy. Powiesz, no tak, człowiek może żyć bez wody tylko parę dni, 3 dni. To już jest taka graniczne, bez wody, bez picia. Bez jedzenia można żyć dłużej. Ale Mojżesz nie jadł i nie pił 40 dni i nocy. Eliasz idzie w mocy pokarmu 40 dni i nocy. Kiedy popatrzyłem na Mojżesza, 40 lat w Egipcie, 40 na pustyni i 40 już po wyjściu z Egiptu, prowadzenia ludu Bożego. A on 40 dni i nocy. Wiecie, co znaczy liczba 40? Ona oznacza próbę. Test, doświadczenie. Jezus 40 dni i nocy jest w poście, jest doświadczany. Próbę. Każdy etap życia Mojżesza był próbą. Ale też każdy etap twojego i mojego życia jest próbą. A Bóg chce do nas mówić, abyśmy byli w tym centrum Jego woli, abyśmy słyszeli Pana, abyś mógł powiedzieć, Pan do mnie mówi, ja mam z Nim bliską relację, ja wiem, co On mi na nowo objawił. On daje mi zapewnienie, że jestem Jego dzieckiem. On mnie podnosi i posila w tym, co ja przeżywam. Eliasz nie spodziewa się tego, ale Bóg go prowadzi przed swoją oblicze, przed swoją obecność. Nie wiem, Bóg mu wyznaczył na Chorebie spotkanie. 40 dni i nocy. Nie wiem, czy Eliasz nie był gotowy na spotkanie wcześniej, że musiało z niego opaść to wszystko, jakiś śmieć, zacząć musiał przestawić się w swoim myśleniu. W każdym razie
jest napisane wyraźnie, że kiedy jest już na górze Bożej Choreb, Pan do niego przychodzi. Jest gwałtowny wiatr, porywający skały. Jest tam płomień ognia, jest trzęsienie ziemi, a później płomień ognia, ale w tym wszystkim nie było Pana. I nagle Eliasz słyszy łagodny, cichy powiew. Wiecie, Bóg umie do nas i mówi czasami z wielką delikatnością. Widzi stan naszego serca, widzi naszą boleść, widzi nasze zniechęcenie i nie przychodzi jak huragan, jak taran, ale cichy i łagodny głos. I Eliasz wie, że teraz Pan jest w tym cichym, łagodnym głosie. Wychodzi przed pieczary, zakrywa swoją twarz, jest przed obliczem Pana. Jest przed obliczem Pana. A Pan do niego mówi: Eliaszu, dlaczego tutaj jesteś? Ja nie chcę, żebyś pozostał w tym miejscu użalania się, zwątpienia, zniechęcenia. Oto mam zadanie dla ciebie kolejne do wykonania. Idź, zrób to i to i to. Słyszenie głosu Bożego. Czy słyszymy Pana? Czy chcielibyśmy dzisiaj przyjść przed oblicze Boże i powiedzieć: Panie, otwieram moje serce, moje życie, abyś mówił na nowo do mojego życia. Nie uciekajmy od tego głosu, ale idźmy w tym kierunku. W tych trzech przypadkach za każdym razem to Pan staje na drodze człowieka. To Pan jakby wchodzi w ich sytuację, w której są obecnie. Oni nawet tego nie oczekują, nie spodziewają się, a Pan przychodzi. I to dla mnie też jest taką zachętą, moi drodzy, że kiedy przeżywasz różne chwile w swoim życiu, może nawet już nie spodziewasz się, że Bóg może do ciebie przemówić, że jeszcze Pan ci coś objawi, czy siebie objawi. Oto Pan przychodzi i przemawia. Jeżeli objawia ci nieczystość, trzeba to wyznać. Jeżeli coś, gdzieś się zatrzymałeś, musisz powstać i iść, aby wykonać to, co Bóg ma dla ciebie. Bo Bóg życzy nam i pragnie, abyśmy byli w centrum Jego woli, byli błogosławionymi przez Niego. I mam jeszcze jednego człowieka, Saula z Tarsu. Wiecie, Saul to jest, imię Saul znaczy uproszony od Boga. Uproszony od Boga. Wiecie, Saul wiemy, kim był. Był faryzeuszem, był religijnym, pobożnym człowiekiem i robił wszystko, żeby tępić chrześcijan. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, jest napisane, że on tam wtrącał ich do więzienia, dyszał groźbą, był pełen nienawiści. Zmuszał chrześcijan do bluźnierstwa. Wybrałbyś takiego człowieka? Wybrałbyś takiego człowieka, żeby był sługą Bożym? Powiedziałbyś, on już za dużo nagrzeszył. A jeszcze mówi, że on służy Bogu. Że on to wszystko robi z miłości do Boga. Występuje przeciwko Jezusowi, przeciwko Kościołowi. On nie spodziewa się objawienia Boga w swoim życiu. Bo on uważa, że wszystko jest okej. Wszystko jest dobrze. I Pan staje na drodze jego życia, która totalnie zmienia jego życie. Muszę powiedzieć znowu jeszcze raz. Saul z Tarsu mógł posłuchać i nie. Nikt z nas nie jest przymuszony, zmuszony na siłę, ale kiedy przychodzi Boża obecność i Bóg działa, widzimy to piękno i wspaniałość Boga, wtedy sami w sposób naturalny mówimy: tak, ja tego chcę, ja pragnę być z tym Bogiem w społeczności, ja pragnę uczynić to, co On chce. Ale to jest decyzja, to jest odpowiedź na Jego objawienie. Kim jesteś, Panie? Wiecie, to jest szok. On jedzie, jest już blisko Damaszku, ma listy polecające, chce rozprawić się ze zborem w Damaszku, z chrześcijanami w Damaszku. I Chrystus jako światłość staje mu na drodze i on spada z konia. Jest porażony, ślepnie. Słyszy głos: dlaczego mnie prześladujesz? Popatrzcie, w jak różny sposób Bóg może przemówić. Cichy, łagodny głos, ale też może w dramatyczny sposób, czy też objawiając swoją świętość. W różnoraki sposób Bóg przemawia do ciebie i do mnie. Kiedy
czytamy, słuchamy Bożego Słowa, Bóg przemawia do nas, aby dotknąć naszego wnętrza, abyśmy mogli pójść za Nim, być uratowani. Każdy z nas, jak sądzę, wybralibyśmy zupełnie innego człowieka, ale nie takiego mordercę, nie takiego, który zmusza do bluźnierstwa, nie takiego, który robi tyle złych rzeczy. Ale Bóg zupełnie inaczej patrzy. Objawił mu się Pan. Idź do Damaszku i tam ci powiedzą, co masz dalej robić. I on tam idzie. To jest czas modlitwy, bo czytamy dalej, że on się modli. Że on zaczyna inaczej, że on teraz mówi, jak to? Przecież nie może, Jezus nie może być Mesjaszem. Teraz zupełnie inaczej myśli. Tak, on jest Mesjaszem, on jest Zbawicielem. Co ja robiłem do tej pory? Zupełne nawrócenie jego życia. Dramatyczne, ale kiedy przychodzi Boża obecność, łamie i kruszy jego serce. On pokutuje. Wiecie, że jego życie później kończy się, że sam nie tylko, że doznaje prześladowań w czasie służby, ale sam oddaje życie dla Chrystusa. Nie ma żadnych wątpliwości, że On jest, że On mu się objawił, że On go powołał i że On teraz służy żywemu, zmartwychwstałemu Panu. Kiedy tak rozmyślałem nad tym słowem, cały czas myślę o tej jednej rzeczy. Pan, który mówi do nas, czy dochodzi ciebie, bracie i siostro, czy my ciągle słyszymy Pana przemawiającego? Czy gdybym tak podszedł do ciebie teraz i zapytał cię, co Pan ostatnio do ciebie powiedział? Czy byś powiedział, o tak, Bóg wczoraj do mnie przemówił. O tak, tydzień temu Bóg tak wyraźnie mi coś pokazał. O bracie, to słowo żyje z taką mocą we mnie, rozpala moje serce. O, to słowo mnie karci, napomina, muszę coś zmienić i chcę to zmienić. Co Pan mówi do ciebie i do mnie, bracie i siostro? Czytamy wyraźnie w Księdze Objawienia, Pan mówi do zborów. Duch mówi do zborów i nie mówi, że tylko tak ogólnie, ale mówi do każdego z nas indywidualnie. Amen? Do każdego z nas indywidualnie. Co Pan mówi do ciebie? A jeżeli już dawno nie słyszysz Jego głosu, jest tylko jedno wyjście, dobre wyjście. Iść przed Jego oblicze, wyciszyć się i powiedzieć, Panie, oto sługa, służebnica Twoja słucha, mów. Daj mi słyszeć Twój głos. Pokaż mi miejsce, w którym obecnie jestem. Czy to jest właściwe miejsce? Czy jestem we właściwym duchowym stanie? Czy to wszystko jest tak, jak ma być? Ja potrzebuję i każdy z nas objawienia się Pana, Jego słowa w naszym życiu. Ja w każdym razie potrzebuję. Nie wiem jak wy, ale ja potrzebuję. Potrzebuję słyszeć Pana. I muszę powiedzieć, że czasami doświadczałem po prostu i doświadczam słowa, które przemawia cicho i łagodnie. Rzadko się zdarza, ale się zdarza, że Bóg mówi tak bardzo wyraźnie i mocno, wręcz fizycznie odczuwalnie. Ale coś takiego miałem chyba ze dwa razy. Z reguły Bóg mówi przez słowo, dotyka nas przez słowo. Czy chcesz słyszeć głos Pana dla swojego życia? Czy potrzebujesz go słyszeć dzisiaj? Czy chciałbyś, żeby Bóg do ciebie przemówił? Masz taką potrzebę, bo masz taką sytuację, że chcesz słyszeć Pana, który mówi. A może wielokrotnie Jezus wzywał ciebie, Bóg wzywał ciebie do upamiętania i oddania Mu swojego życia. Ty ciągle, ciągle odrzucałeś ten głos, ale On tutaj jest dzisiaj. I możesz wezwać Jego imienia. I możesz Go zaprosić do swojego życia. I możesz powiedzieć, tak Jezu, ja moje serce, moje życie oddaję Tobie dzisiaj. Ja słyszę Twój głos. On jest tak wyraźny, chociaż jest cichy, ale tak wyraźny w moim sercu. Oddaję Ci moje życie. Nie chcę dłużej żyć bez Ciebie. Ale jesteś już wierzący. Należysz do Pana. I sam wiesz, czy potrzebujesz, czy nie
usłyszeć wyraźnie, odebrać wyraźnie, odbierać wyraźnie Jego Słowo. Chcielibyśmy powstać, moi drodzy, aby się modlić, aby wzywać Jego imienia. I chciałbym wam coś zaproponować, coś bardzo prostego, oczywistego. A z drugiej strony jest to też pewien krok wiary, takiego otwarcia. Tak, ja chcę usłyszeć Pana dla mojego życia, w mojej sytuacji. Może to będzie wyjście takie, że mówisz, tak, ja chcę dzisiaj powiedzieć, że moje serce, moje życie oddaję Chrystusowi. Albo może powiesz, tak, ja chcę dzisiaj słyszeć Pana w tej mojej sytuacji. Chcę, żeby mi się objawił, do mnie przemówił. Oczywiście, że on nie będzie mówił tylko raz, dzisiaj załóżmy, ale będziesz go mógł słyszeć na nowo, kiedy twoja relacja, twoja społeczność, albo może ta sytuacja jest taka, że ciągle nie masz odpowiedzi i potrzebujesz usłyszeć Pana. Po prostu. Oczywiste. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się modlili. I chciałbym was zachęcić do kroku wiary, do takiego szczerego wyznania. Powiedzieć, Panie, potrzebuję słyszeć Ciebie, potrzebuję Twojego dotknięcia, potrzebuję słyszeć wyraźnie, jak Mojżesz, jak Eliasz, jak Izajasz, jak Saul, potrzebuję Ciebie. Kiedy będziemy się modlić tak społecznie, kiedy będziemy się modlić, otwierać nasze serca, zachęcam Cię, jeśli chcesz prosić, aby Pan wskazał Ci, powiedział do Ciebie, przemówił do Ciebie na nowo, do Twojego serca, bo tak bardzo tego potrzebujesz, przyjdź tutaj na środek, nie bój się. Bądźmy szczerzy, bądźmy otwarci, aby Pan mógł mówić. Będziemy się Cię po prostu błogosławić i wstawiać się o Ciebie, aby Pan mówił do Twojego serca, bo Ty wiesz sam, jak bardzo potrzebujesz dzisiaj usłyszeć Jego głos, Jego słowo, Jego wskazówkę. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś obecny w swoim Kościele. Jesteś obecny tutaj także na tym miejscu, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty się nie zmieniasz, że jesteś wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Panie, daj mi słyszeć Twój głos. Panie, mów do mojego serca. Panie, przemawiaj do mnie, Panie, objawiaj Duchu Święty to, co chcesz mi przekazać, Boże. Ty widzisz i znasz moje życie, moje serce. Panie, oto stoimy przed Twoim obliczem. Panie, dziękuję Ci za te dobre rzeczy, które czynisz w życiu naszym, w życiu Kościoła, zboru. Dziękujemy Ci, Panie. I chcemy się zbliżać do Ciebie. Chcemy Cię szukać. Chcemy się pytać. Panie nasz i Boże nasz. Hallelujah.